Cześć, siemanko, jestem Wikaku. I tak, witam was na takim wstępie właśnie. Tak jakoś fajnie gruchają, więc postanowiłem nagrać. Samczyk, super samczyk. Miałem wam coś powiedzieć, ale zapomniałem. Kiedy wpuszczam gołębie, tak? Tam będzie pewnie napisane, więc będę wpuszczał jakoś 20 lutego, tak? 20 lutego, zależy jeszcze od pogody. Jak będzie taka jak dzisiaj, no to 20, tak? A jak będzie jeszcze gorzej, no to... To nie wiem kiedy. To gdzieś w marcu. Na początku marca właśnie. No ale właśnie, tak właśnie chcę 20 lutego większąc gołębnik tam, gdzie młode będą, tak? Ale tam, gdzie młode będą, to będą stare, a gdzie są stare, to będą młode. Czyli młode tu będą, o, jak zwiększę, no to młode tu będą, bo taki mam zamiar. Cele wszystko będę rozwalał i przykręcał siodełeczko. A tam gdzie młode, no to będą stare, cele nowe będą, ramkowe te cele, i z rusztem do cel i szufladki. No bo wszystko mi ułatwi, też po to, żeby jakoś gołębie się czuły fajnie, bo te cele takie, no, niedobrze chyba jest. A też po to, żeby jak już oddzielam samice od samców, to żeby zamykać ramki i żeby one nie wchodziły do tych cel. I żeby nie brudziły, bo tutaj naprawdę biorą i brudzą. Tu też zrobiłem błąd, mogłem właśnie zakryć te cele. No ale już się nie opłaca. Na wolierce jeszcze kilka ptaszków. Szymel, fajny szymel. On już tutaj jest. On, no, najdłużej w tym gołębniku przebywa. O, ten szymel najdłużej w gołębniku, bo on tutaj jak miałem jeszcze oddamle, no to widyny go chowały. No i jakoś tak został tutaj z tymi ozdobnymi, te ozdobne sprzedałem i ten szybel został, więc się cieszę. Zobaczymy, jak mu w tym roku pójdzie. Jeden minus u młodych będzie, że woliera taka mała, ale dadzą radę. Jeszcze vlog mają, to na wlocie będą, jeszcze na wolierze. O. Ten ptaszek, on jak coś zdrowy, tylko że on, nie wiem, na samicę czeka. To jest ojciec tego właśnie nakrapianego. O, właśnie jak mówiłem, na samicę czeka. Jak miałem właśnie gołębnik rozpłodowy, natrzymane gołębie, tak? To właśnie on tutaj był, w tym gołębniku, ze swoją samiczką, no i jakoś tak wziąłem ich, już wypuściłem, bo tam mało co zostało, bo tam ojciec raz wchodził, później nie domknął, wyleciały mu i tam mało co zostało i wziął i ten, i przenieśliśmy gdzie indziej, ten gołębnik taki pusty był, więc rozwaliłem, tam na początku nad półki zakryłem i zrobiłem siodełka takie własne, na ozdobne. Później rozwaliłem półki, kupiłem siodełka i jeszcze były ozdobne. No i później jakoś tak zaczęły mi zdychać te ozdobne. No i wszystko sprzedałem, ozdobne pocztowe sobie założyłem. I tak to jest, około 40 sztuk będzie pocztowych, jeszcze będę liczył. Samców będzie mało. Samic chyba więcej będzie.
Tak jakoś się potoczy hodowla. Zobaczymy, jak pójdzie. O, sobie przysięgłem, że jak wszystkie mi zginą, to zakładam ozdobne od nowa. Ale raczej to się nie zdarzy, więc tam mam tam dużo nawet fajnych, silnych gołębi. Na przykład ten ciemny, no to jest... On może ta, przyjść. Na pewno przyjdzie. Nie no, na pewno... O, on przyjdzie. Ja wierzę, że on przyjdzie, bo on jest chyba... Jak na razie jest najlepszym gołębiem, na tym gołębniku najlepiej leci. No i te młode, no te młode jeszcze o dwójka, no to one to jeszcze też robotę mogą zrobić. Ten czerwony coś, a nie, zdrowy. Ten może kilka samic robotę mogą zrobić. Kilka samic właśnie robotę mogą zmienić, no zrobić. Jest taki gołębi, co mogą zrobić robotę. Nawet ta biała może nawet przyjść z setki. Bo ona przyszła, no z daleka przyszła. Bo ją sprzedałem i ona przyszła mi. Taka trochę mizerna przyszła. Podkarmiłem i ładna, bo to moja ogólnie była. Jak zaczynałem pierwszy raz pocztowe. No i właśnie to był 17 rok. No i właśnie jakoś ją kupiłem i tak została. No i tu przeniosłem. O, ona może robotę zrobić. Ją chcę sparzyć z tym samczykiem. O, to będzie. Ale muszę się dowiedzieć, czy to nie pokrewieństwo. Bo to naprawdę jak sparzę, to fajne ptaki, silne będą. Ta duża i samczyk duży. Więc ta żółta już na tak, ona już ma swoje lata, 6-7 lat ma, więc ją już w tym roku do samca nie wpuszczę. Ona ma żółtego samczyka, zaraz wam pokażę. O, tego żółtego, żółty fajny. I chcę tak jakąś samiczkę mu dać. Właśnie, taką kolorową kupić, tylko że kupić to ja kupię samiczkę i mi zostaną jakieś, więc kupić też średnio nad czerwoną myślałem, tak do koloru, aby sobie wziąć, bo samczyka nie chcę tracić, do koloru właśnie, czerwoną, o, tą czerwoną, albo szali, ale szali ten, to... Późny taki, więc nie będzie się parzyć. Bo czarną nie chcę. Bo czarna, no to chcę jakąś fajną, dobrego samczyka. Właśnie tak, jakiś kolor kupię. Albo białą, o. Zobaczymy, no. Taki podkolor chciałem kupić. Do tego jakiś właśnie w tych unikalnych też barwach. Więc fajny samczyk, nie powiem. O, indygo. Tego indygo z giełdy kupiłem za dwie dychy, bo pamiętam dobrze, pamiętam bardzo dobrze, jak byłem na giełdzie, zobaczyłem pierwszy raz jego. Mówię, kurde, musi być mój. No ale chcę dwie dychy. Mówię, za dychę kupię. Nie, za dychę nie. Mówię, co to, samica. No ja za dychę kupię. No dobra. On mówi nie. No dobra, to do widzenia. Później następną giełdę przyjechałem. I ona. I znów. Jeszcze nie sprzedał. Mówię, kurde, mówię, ile za nie? Dwie dychy. Za dychę nie. No i jakoś później ojciec poszedł i powiedział, daj pan już za dwie dychy ją mu. Że mi, no nie? Kupił mi i tak mówię, samica, kurde. Mówi, na pewno samica. Mówi. No i dobra, wpuściłem do samic, mówię, sparzone. Kurde, co jest, samic? Puściłem, nie grucha, nic. Mówię, dobra, poczekam chwilę. No i później zaczął gruchać już. Zadzwoniłem do właściciela, bo był z numerem telefonu. No i powiedział, żebym zostawił i tak dalej. No i założyłem mój numer telefonu. I mam mój numer telefonu. Miałem kiedyś ładnego samca indygo, naprawdę fajny ptak.
ale niestety wypuściłem, został, nie powiem, że nie został, ale został, wszedł, następnego dnia wypuściłem, jastrząb podszedł i uciekł. Nie żałuję, był fajną z czerwoną samicą sparzony i jakoś żałuję. No dobra, no to na tyle, to koniec, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć.